Cześć, nazywam się Monika Babian i od pewnego czasu opowiadam o sposobach na zwiększanie konwersji bez obniżania ceny. Proste triki i pomysły, czasami tak oczywiste, że nie zwracamy uwagi na to, że mogą wpłynąć na konwersję. Dziś poświęcę uwagę kosztom wysyłki i darmowej dostawie. Jest to doskonały trik, który może wzbudzić impuls potrzeby zakupowej u klienta. Niewątpliwą zaletą zakupów online jest szybkość ich realizacji i oszczędność pieniędzy. Jednak gdy przychodzi zapłacić dużą kwotę za wysyłkę, te atuty mogą tracić na znaczeniu. Dlatego jeśli zależy Wam na zwiększeniu konwersji, warto wprowadzić darmową dostawę. Oczywiście nie zawsze jest możliwość usunięcia kosztów wysyłki. W końcu darmowa dostawa to koszt dla sprzedawcy. Może on stanowić tak naprawdę od kilku do kilkunastu nawet procent wartości całego zamówienia. W zależności od rodzaju towaru, jego wielkości, sposobu pakowania czy umowy z firmą kurierską. Dlatego przedsiębiorca, by nie podnosić niepotrzebnie swoich kosztów, często ograniczą darmową dostawę w zależności od na przykład minimalna wartość koszyka, od której obowiązuje darmowa dostawa, ograniczenie tylko dla wybranych form wysyłki, stosowanie darmowej dostawy w okresach, gdy należy szczególnie wspomóc sprzedaż, na przykład długi weekend czy święta. Takie działania mają swoje zalety. Pobudzają klientów do impulsowych zakupów w momencie, gdy darmowa dostawa jest ograniczona czasowo. Dzięki temu, chcąc obniżyć koszt, ostatecznie wydaje więcej. Na przykład kupując coś za 90 zł, do darmowej dostawy brakuje mu jeszcze 10 zł i chcąc zaoszczędzić, dodaje przedmiot za 30 zł. Klient wciąż ma wrażenie, że oszczędza, a my mamy zwiększoną wartość koszyka. Według badań Gemiusa 64% internautów kupuje online ze względu na tanią lub darmową dostawę. Nawet gdy jest ona oferowana dopiero po przekroczeniu danej wartości koszyka. Jak dowodzi wiele rynkowych badań, darmowa dostawa jest jednym z istotnych czynników, które mogą wpływać na decyzje zakupowe klienta. Jeśli nie możemy zaoferować darmowej dostawy, zadbajmy, by chociaż ta informacja była jasna, widoczna od początku już na karcie produktu. Pojawienie się tej informacji dopiero na ostatnim etapie realizacji zamówienia może zirytować i sprawić, że klient zrezygnuje z finalizacji transakcji, a także więcej do nas nie wróci.